Cześć, dzień dobry. Hello, Andrzej Stebelski, Słupsk, Centrum Handlowe Manhattan, ulica Wileńska 39, same centrum miasta. Box 99, no tak, box 99 i 100, ale na pierwszym piętrze, pamiętajcie, nie na parterze, bo pod setką na parterze jest krawiec. U krawca płyt nie dostaniecie, ale u mnie czemu nie? Słuchajcie, witam Was i zapraszam do następnego spotkania z winylem na lato. Z płytą winylową na lato, czy jak to woli, lato z płytą winylową. I to nie byle jaką. A zaczynamy od czego? No to już 20.10, także już prawie noc. A tu mam przed sobą Noc w Operze. Zaczynamy od Nocy w Operze i grupa Queen. Fantastyczny album, 75 rok, o ile się nie mylę, nie będę sprawdzał. Ale jak zmienię okulary, to czemu nie? Liczę, stawiam na 75 rok. Nie dowiedziałem się, nie wiem. Trafiony, zatopiony. 75 rok, Queen, Noc w Operze, pierwsze tłoczenie. Oprócz tego, że płyta wytłoczona, to widzę, że to też jest wytłoczone. I teraz było takie trio, Stylidon się nazywało. No i tam na klawiszach grał i śpiewał sobie Donald Fagen. I to jest jego pierwszy album, debiutancki album, The Night Fly. Słuchajcie, fantastyczna płyta od początku do końca. Ja już chyba za wiele razy ją przesłuchałem, że już w tym momencie trochę mi się znudziła, ale to nie to, że ją sprzedaję, bo to nie ten mój egzemplarz, mój jest w domu. Naprawdę polecam, jak ktoś lubi fantastyczną muzykę, jak ktoś zna Stylidon, no i lubi dobrą muzykę, taką rockowo-jazzową, polecam, bluesową nawet tutaj w tym przypadku. Także polecam ten album. Co jeszcze? Popmaster w Słupsku, The Joshua Tree i U2 Joshua Tree. Pojedynczy album na Gayford okładeczce. Mamy tutaj folder do tego, to już jest drugi albo trzeci egzemplarz U2. Dawno nie miałem tyle U2, teraz mam. A teraz ktoś śpiewa o wakacjach, holiday. Ktoś śpiewa o szczęśliwej gwieździe. No wy chyba nie jesteście pod szczęśliwą gwiazdą urodzeni, bo jak przyjechaliście na wczasy tutaj, no to pogoda nieciekawa, dlatego zapraszam was do sklepu, zamiast gdzieś tam się swędzać, na płyty winylowe. Nie musicie kupować, wystarczy, że odwiedzicie, popatrzycie sobie, jakie płytki są, porobicie sobie zdjęcia. Nie zobowiązuje do niczego, także zapraszam Was w wolnej chwili przy brzydkiej pogodzie, chociaż ponoć pogoda się poprawiła, jeszcze nie sprawdzałem. Aktualnie może być lepsza, ale niekoniecznie. Aktualnie mam Pet Shop Boys, aktualnie Pet Shop Boys, a to chociażby Rent, chociażby It's a Sin, Heart, King Cross. King Cross grałem kiedyś w filmie, Chłopcy z Summertown, to właśnie grałem w filmie na King Cross. Film zdobył wiele nagród, ale nie dzięki mnie, dzięki dwóm polskim aktorom, chociażby i angielskiemu. Nazwiska zapomniałem. No dobrze, nieważne. Najważniejsze jest to, że mam Traveling Wilburys. No i słuchajcie, te kolejne zdjęcie dopiero ostatnio zauważyłem. Zaczynając od prawej, lecimy do lewej. George Harrison, Roy Orbison, Tom Petty, Jeff Lynne i Bob Dylan. O co się rozchodzi? Trzech panów nie żyje, dwóch żyje. Kto następny? Wolałbym, żeby żył jak najdłużej, co nie? Ale mi się wydaje, bo jeśli to jest coś ma znaczyć, no to mi się wydaje, że następny to Jeff Lynne. Nie wiem, jak jest u niego ze zdrowiem, ale o co chodzi? George Harrison jako pierwszy w 1991 roku. Roy Orbison, nie wiem w którym roku, ale wydaje mi się, że zmarł jako drugi. Tom Petty zmarł jako trzeci. Kolej wyglądałoby, że na Jeffa Lynne'a. Chociaż na pewno Bob Dylan jest, na pewno to Kopernik nie żyje. Chociaż wydaje mi się, że Bob Dylan jest starszy od Jeffa Lynne'a. No w każdym razie jakaś zbieżność, że od prawej strony ludzie umierają. Gdyby nie palił papierosów namiętnie, to może by do dzisiaj George Harrison żył. No ale wybrał papierosy, niezdrowie, no trudno, słuchajcie. Christy McVie, czyli jedna z pań, z dwóch pań, które śpiewały w grupie, grały i śpiewały w grupie Fleetwood Mac, i jej album pod tytułem Christy McVie. Mamy już jedną kopię na stanie. A teraz zdaje się, że rok progresywny. Grupa Klatu i album pod tytułem Klatu, z tego co można by było wywnioskować, ale sprawdzę jeszcze, no ale tutaj nie ma żadnego tytułu.
klatu. Klatu przez 2A. Ok, teraz tak. Mike and Sally Oldfield i Pekka Pohjola. Pekka Pohjola to chyba jest jakiś Fin. Tak przynajmniej brzmi jak po fińsku dla mnie. Happy Bird, wytwórnia. Czyli Mike Oldfield ze swoją siostrą Sally, bo co? No bo Sally miała na imię jego siostra i Sally miała na imię jego żona, bo chyba są po rozwodzie, z którą miał czwórkę dzieci, zdaje się nawet. No ale jak tu pisze Sally Oldfield wokal, to raczej siostra, bo Sally Oldfield żona to grała na Platinum, znaczy Division, nie Division Band Pink Floydów, jeny. Pierwsza płyta Oldfielda, Tubular Bell, czyli na tym trójkąciku takim, co w szkole w podstawówce się grało. Na trójkąciku, no i piosenka na drugiej stronie, druga piosenka też była o Sally, czyli w tym momencie dziewczynie Oldfielda, która zniknęła po 2 tygodniach po prostu. Wytłoczono z tego, z obliczeń wynika, 32 tysiące egzemplarzy, czyli 12 dni tłoczono i po 12 dniach wstrzymano produkcję płyt i nakazano Oldfieldowi, Branson, ten od Virgin Records, od Virgin Samolotów, nakazał Oldfieldowi zmienić ten utworek na inny, In the Woodland to chyba się nazywa ten utworek, bo tamten mówi o miłości, małpiej miłości Oldfielda do Sally i Branson był wściekły na ten kawałek, jak kazał zmienić. Jedna z tych 32 tysięcy egzemplarzy płyt jest tam na półce za mną, w każdym razie. Ok, bo wszyscy In the Woodland mają na płytce, a myślą, że mają utwór Sally, bo pisze na okładce na labelu Sally, czy nawet płyty kompaktowe do 2002 roku. Mimo, że Sally nie było na tych płytach, to jest napisane, że Sally jest utwór, a to nie jest Sally. Dobrze, to była Sally, a tu jest co? Przyjaciel pana Cairo, John Evangelis. Jeśli nie pierwsze, to bardzo wczesne tłoczenie, ale raczej pierwsze. Ze względu na okładkę, ze względu na label i ze względu, że na płycie znajduje się 6, a nie 7 utworów. Bo później, jeszcze przy tej okładce, zmieniono label na czerwony Polidor, bo to też jest Polidoru, i dodano jeden utwór. Tu jest właśnie 6 utworów na płycie, nie 7. I z białym labelem. A później też w ogóle zmieniono okładkę na inną, gdzie Vangelis i Anderson siedzą gdzieś tam przy kawie w restauracji, czy gdzieś. Nie wiem, nie rozpoznałem. Byłem w Kairze nie tak dawno, pół roku temu, ale nie znalazłem tej restauracji. Okej, okay. Naprawdę byłem. City to City, Jerry Rafferty. Jerry Rafferty, City to City. Piękny saksofon w drugim utworze. 17 funtów albo dolarów dostał facet za najsłynniejszą solówkę saksofonową na świecie. Nikt tak ładnie nie zagrał jak ten gościu na utworze Baker Street. 17 funtów dolarów, nie wiem właśnie w jakiej walucie został. Możliwe, że w Anglii nagrywane, no to dostał funtów. No i co zrobił facet z tym czekiem? Oprawił w ramkę. Jeśli ten czek jest do dzisiaj, wisi tam na ścianie u niego w domu, to już jest majątek wart. No w każdym razie wtedy był wart 17 dolarów. Piękny album City to City i następny album Night Owl też jest fantastyczny, także lubię te dwa albumy, w ogóle lubię Jerry Raffertiego. Ok, Elton John, Here and There and Everywhere to Beatlesi byli, a tu Here and There. Koncert z Nowego Jorku zdaje się i jedna strona, aha, mam tutaj. Jedna strona to Concert z The Royal Festival Hall, a na drugiej stronie mamy Concert z Madison Square Garden. 76 rok, DJM. Wytwórnia, DJM. Później Elton John się sądził z tą wytwórnią, coś tam nie poszło, tak? 79 rok, to nie jest żadne odkrycie, że to płyta 79 roku i że to jest Electric Light Orchestra. Electric Light Orchestra i album Discovery, a to między innymi pamiętnik Horace'ego Wimpa, między innymi piosenka kolejarzy Last Train to London, ostatni pociąg do Londynu. Ok, Don't Bring Me Down. Też jest, nie załamujcie mnie. Tu mamy rok później wydaną płytę Time. Płyta Time, Prologue, Twilight, Yours Truly, 2095, Ticket to the Moon, Rain is Falling. O, już ten, przestało, już nie pada, faktycznie. Błąd, wprowadzili mnie w błąd. Rain is Falling, no, not yet.
Okej, okay. Joe Welsh, Buzz Rousey Fox, czyli pan z grupy The Eagles i jego album. Teraz mamy zespół, który uciekł. Płyta, ten EMA otworzyło wytwórnię w Lagos. Właśnie Lagos to co, to Kenia będzie? Nigeria? Znaczy Nigeria będzie? Kenia. W Nigerii prawdopodobnie, tak mi się wydaje, że to Nigeria, Lagos, stolica. EMA otworzyło studio. I pierwszą osobą, która, pierwszym zespołem, który wszedł do tego studia, to był prawdopodobnie Wings i nagrał tam swoją płytę, z tym, że taśmy, które tam były nagrane, zniknęły i musieli powtórzyć to wszystko, jeszcze raz nagrać, z tym, że muzykę mieli, nie mieli tekstów i Paul McCartney ponoć od nowa musiał pisać teksty do tej płyty. Także Band on the Run i teraz jego kolega John Lennon, Rock and Roll, Rock and Roll. Marzył z Beatlesami nagrać całą płytę rock and rollową, no ale to się nie ziściło, chociaż później składanki już The Rock and Roll, The Beatles, The Rock and Roll. I sam solo nagrał kawałeczki Biba Bellura, chociaż Gina Vicenta, czy Stand By Me, Kinga, Blackwell, Rip It Up, Ready Teddy, i tak dalej, Sleeping and Slide, Peggy Sue. No teraz czerwono widzę, The Communards. The Communards, to wszystko jest wytłoczone, tak samo jak płyta wytłoczona, tak samo to jest wytłoczone. Płyta w pięknym stanie, a w jakim? www.popmaster.pl albo popmaster.pl. Ok, pora na Bee Gees, Spirits Having Flown. To jest album grupy Bee Gees, 79 rok i fantastyczna płyta, bardzo równa płyta, naprawdę nie ma słabego kawałka. Najsłabszym kawałkiem to dla mnie jest Tragedy, pierwszy utwór, tragedia po prostu. To najsłabsze, najbardziej popularne zresztą kawałek z tej płyty, ale to właśnie może dlatego dla mnie najsłabszy. Roy Orbison, Mr. Gale, Gayford okładka, 89 rok, wytwórnia Virgin, tam gdzie Mike Oldfield nagrywał. Sally Oldfield i żoną i siostrą Sally Oldfield. I to też nie ma słabego kawałeczka, bo mamy The Only One You Got It in the Real World, Dream You, A Love So Beautiful, California Blue. Tak, i wszystko na smutno. Dobrze, i mamy jeszcze Santanę, znowuż chyba drugi egzemplarz, Beyond Appearances. Ultravox Quartet. Mamy jeszcze Roxy Music, Flesh and Blood. I tutaj jest fajny duecik, nawet nie wiedziałem, dopóki płyty nie kupiłem. Robert Fripp, czyli chociażby King Crimson, Andy Summer, chociażby The Police. I Advance Masked, Fripp, Summers, Fripp. Ich album. I na zakończenie koncert w Europie, Made in Europe, Deep Purple. I Made in Europe. I to na dzisiaj by było tyle. Patrzę, światło się odbija. Na dzisiaj by było tyle. Zapraszam Was do następnego spotkania, które już niebawem. Także trzymajcie się, wypoczywajcie. Mam nadzieję, że pogoda Wam dopisuje. Że nareszcie Wam dopisuje pogoda. Także udanego wypoczynku. Cześć Wam. Hej.